Gwiazda Rolnik szuka żony w ciąży. Zagadkowy wpis szybko wyjaśnili jej fani i pędzą z gratulacjami. Małgorzata i Paweł Borysewicz poznali się w cztery edycji Rolnik szuka żony, wyemitowanym w 2017 roku. Od razu zapałali do siebie sympatią. Szybko zdecydowali się na ślub i dzieci. Para pobrała się w 2018 roku, a już w 2019 urodził im się syn Ryszard, zwany pieszczotliwie Rysiem. Córka Blanka przyszła na świat w 2020. Rodzina Borysewiczów cieszy się życiem rodzinnym, które rolniczka relacjonuje w mediach społecznościowych. Małgosia Borysewicz prowadzi na Instagramie profil Rolnik w Szpilkach, zgromadziła tam już ponad sporo obserwujących. Jakiś czas temu Małgorzata postanowiła pochwalić się w sieci efektami stosowanej przez siebie diety. Pokazała zdjęcie, na którym wygląda zauważalnie szczuplej. Rzeczywiście, rolniczka w programie miała dużo okrąglejsze rysy twarzy. W ciągu ostatnich miesięcy się one jednak wostrzyły. Dieta zmieniająca rysy twarzy mniej mięsa, mniej cukru, mniej nabiału, mniej glutenu, więcej ruchu, dużo snu mniej nie znaczy w ogóle. Podejście zdroworozsądkowe do żywienia i nawyki, które wprowadzamy do swojej diety, procentują. Pierwsze efekty zauważyłam po trzech tygodniach. Chwaliła się Gosia, teraz nieco zaniepokoiła swoich fanów, ale ostatecznie chyba mamy do czynienia z dobrymi wieściami. Małgosia Borysowicz zdecydowała się na powrót do sieci i małe oświadczenie, opublikowała czarno-białe zdjęcie, którym może i zaskoczyła swoich zaniepokojonych fanów. Tajemniczo napisała: Kochane, jestem zasypywana wiadomościami od Was. Czuję, że chcę Wam podziękować tak po prostu. Nic nie mówię, nic nie komentuję. Bo może też po prostu trochę się boję, ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie. To jak moje dzieci no i pawcią mnie tulą, bardzo mnie rozczula. Dodaje mi to też ogromnej motywacji. Ściskamy, napisała. Po poście wielki odzew. Fani nie mają wątpliwości, że w ten sposób ogłosiła kolejną ciążę. Co się stało? Zapytała jedna z obserwujących. W ciąży jest, otrzymała odpowiedź. Nawet widać Potem poleciały kolejne komentarze. Wielu pociesza się, czując, że coś ją bardzo niepokoi, jak sądzicie, o co chodzi.